dobry. Witam Państwa serdecznie na webinarium Jak stać się innowatorem z unijnych pieniędzy. Ja nazywam się Magda Patryniak i będę miała przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie z naszymi ekspertami. Jestem dyrektorem programowym Akademii Biznes Trendy. To program, który został stworzony specjalnie z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach, aby pomóc właścicielom firm, osobom zarządzającym w prowadzeniu i rozwoju firmy przez meandry tego, co się dzieje właśnie w tym momencie w biznesie i w społeczeństwie. Tego, że nasi klienci są coraz bardziej mobilni, cyfrowi, korzystając z urządzeń mobilnych, z internetu, w każdej chwili łączą się, komentują, reagują. Ten świat stał się coraz bardziej złożony. Też procesy biznesowe są coraz bardziej złożone, stąd pomysł na Akademię Biznes Trendy. Akademię, która jest programem bezpłatnym, edukacyjnym, rozwojowym, w ramach którego będziemy rozmawiać o tym, jak zmieniły się w ogóle modele biznesowe, jak teraz prowadzić biznes, jak zmieniła się sprzedaż, marketing, relacje z naszymi pracownikami. Dzisiaj pierwsze spotkanie, które inauguruje Akademię Biznes Trendy. Ja zapraszam Państwa już teraz na stronę biznestrendy.eu, na której można bezpłatnie zarejestrować się do programu. A co dzisiaj? Dzisiaj czterech ekspertów, cztery ważne tematy, bo przed nami ogromna szansa. Ostatnia runda środków unijnych, w ramach których można rzeczywiście pomyśleć o tym, jak zbudować nowoczesną firmę. Warto wykorzystać tą szansę i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Za chwilę już ze mną nasz pierwszy gość, Rafał Kunaszek, ekspert, który już ponad 20 lat zajmuje się pozyskiwaniem środków unijnych, pomaganiem firmom w rozwoju i w optymalizacji rozwiązań innowacyjnych. Będziemy na scenie obserwować dzisiaj również ekspertów firm Microsoft, Intel, Soneta. Dużo wiedzy, zapraszam Państwa do interakcji. Przez cały czas naszego webinarium jest czat, na którym możecie zadawać pytania. Będę starała się odpowiedzieć na te pytania. Również nasi eksperci są do dyspozycji. Czas trwania webinarium to półtorej godziny. Wszystkie prezentacje oraz nagranie wideo udostępnimy zarejestrowanym użytkownikom, więc warto nas śledzić i warto być z nami. Zaczynamy. Witaj, Rafał. Przed tobą trudne zadanie, bo pytanie, jak stać się innowatorem z unijnych pieniędzy, to jest bardzo ważne pytanie i my chcemy wszyscy dowiedzieć się, jak skorzystać z tej rundy finansowania. Bardzo się cieszę, że przyjechałeś z Krakowa, jak podróż naszym super nowoczesnym, innowacyjnym Pendolino przebiegała. Jak zawsze problem z internetem. No właśnie, problem z internetem, to jest ten nasz cyfrowy świat. A zatem zostawiam cię z naszymi uczestnikami czatu. No i za chwilę usłyszymy, jak stać się innowatorem i beneficjentem unijnych pieniędzy. Dziękuję bardzo. Serdecznie witam Państwa. Magda zadała takie pytanie związane z pozyskiwaniem funduszy europejskich. I to jest pytanie, które w odniesieniu do którego zawsze muszę prostować. Dlatego, że nie doradzam w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich, tylko sposobu, w jaki możemy realizować nasze projekty, nasze przedsięwzięcia biznesowe w oparciu o różne modele biznesowe i także wsparcie przez środki europejskie. My często musimy bardzo mocno jako eurokreator tłumaczyć się i odpowiadać, że pieniądze unijne nie są celem. Pamiętam taką bardzo ładną historię na jednym ze spotkań, gdzie firma ogłosiła: Szanowni Państwo, zaraz będzie losowanie, firma, której wylosujemy wizytówkę, otrzyma od nas bezpłatny projekt. Ja zaśmiałem się troszeczkę w duchu i powiedziałem, no to my jako eurokreator zaproponujemy drugi konkurs. Konkurs będzie polegał na tym, że też będzie losowanie przygotowane dla firm obecnych na tym spotkaniu. Kto wylosuje, temu nie napiszemy projektu. Dlatego, że w naszym doświadczeniu często ogromna ilość firm może sama sobie poradzić. A te fundusze mają tylko wspierać te działania. Myślę, że tutaj idealnie kłania się myśl Kiyosakiego: pieniądze nie są celem.
Pieniądze nie mają wartości. Wartość mają marzenia, które pieniądze pomogą zrealizować. I tak naprawdę trzeba patrzeć na ten nowy okres. Tak naprawdę to, z czym Państwem dzisiaj chcę się podzielić, to nie opowiadanie o konkretnych działaniach, o uruchamianiu bardzo konkretnych konkursów, zasadach, kwalifikowalności. Oczywiście jak Państwo będziecie mieli takie pytania, to na czacie chętnie odpowiem. Ale odwołanie do pewnej praktyki współpracy z tymi firmami. Dlatego, że my jako Eurokreator budujemy relacje partnerskie. Biorąc jednak pod uwagę różnorodność naszego przygotowania i osób, które dzisiaj biorą w webinarium, to te dwa slajdy podstawowe mają znaczenie. Program operacyjny Inteligentny Rozwój to jedno z podstaw myślenia o funduszach europejskich w najbliższej perspektywie, szczególnie pod kątem projektów innowacyjnych. I ta relacja budowana między światem nauki a biznesem będzie miała kluczowe znaczenie. Musimy pamiętać o pewnych osiach priorytetowych. Znowu nie będę wchodził w te osie, dlatego że o każdej z nich można by poprowadzić odrębną prezentację, opowiadać o wszystkich założeniach, kwalifikowalności, ale w tym naszym spotkaniu, szczególnie, że to jest pierwsze takie spotkanie, będę się starał tworzyć taki dialog między nami i rozmowę w odniesieniu do tego, o czym należy rzeczywiście pamiętać, jeżeli chcemy korzystać z funduszy europejskich. Dla mnie taki kluczowy element to jest, czy to są środki na rozwój, czy na dryfowanie. Wiele firm, który przychodzi do nas, pierwsze pytanie mówi: słuchajcie, jak pozyskać te środki? Jak ściągnąć? Znamy różne podmioty, które korzystały z środków. Ja na to mocno zwracam uwagę. Pamiętajcie, to wy musicie mieć swoje własne pomysły biznesowe, to wy musicie mieć do tego partnerów, to wy musicie mieć rozeznanie rynków, co chcecie. Jeżeli szukacie takich partnerów do tego typu możliwości związanych także z pozyskiwaniem funduszy, to jesteśmy właściwym podmiotem. Jeżeli natomiast szukacie tylko i wyłącznie funduszy na cokolwiek, czyli możemy dryfować w jedną, w drugą stronę, ale tak naprawdę nie wiadomo, w którą stronę płyniemy. Nie macie świadomości tego, że jest jakiś kapitan tego statku, który ma określony ląd, który chce osiągnąć. No to w tym momencie nie jesteśmy dla was właściwym adresatem. Bardzo mocno podkreślam, pracując często też z firmami, które zakręciły się wokół innowacji. Realizują z uczelniami nowe projekty, natomiast nie myślą o rynku. Mam jednego z takich partnerów, z którym współpracujemy od wielu lat, który bardzo mocno zwraca uwagę na rzeczy związane właśnie z nowymi konkursami, z nowymi projektami, z prowadzeniem innowacji. Ale po kilku latach dojrzał do tego, że tworzy własne działy sprzedażowe. W tej chwili te produkty wprowadza na rynek. Okazuje się, i często powinniśmy o tym pamiętać, że najważniejsze jest, gdzie my zrobimy ten biznes, na czym zrobimy ten biznes. W innym wypadku pozyskanie funduszy europejskich będzie zbędnym kosztem, bo znam przecież podmioty, które nagle zorientowały się, że środki przeznaczone na rozwój parku maszynowego, te środki na rozwój technologiczny wiązały się z zakupami większymi, niż wynikało to bezpośrednio z ich potrzeb. W efekcie, rozmawiając z jednym z takich przedsiębiorców, analizując jego sytuację, on sobie uświadomił, że właściwie tą całą operację mógł wykonać szybciej i sprawniej sam. Ale mamy też inny podmiot, który rocznie wydaje na badania około 2 milionów złotych. W jego wypadku korzystanie ze wsparcia na prowadzenie badań to jest kwestia zejścia z kosztów. Często podkreślam, że fundusze europejskie są związane z obniżaniem kosztów, ale są też inwestycją na przyszłość. Inwestycją, która w danym momencie musi przynieść określoną korzyść biznesową. W innym wypadku tylko będzie tym, o czym wcześniej rozmawialiśmy, dryfowanie. Bardzo wiele firm, z którymi pracuję, są to firmy często startupowe, ale są to też małe firmy rodzinne, które weszły w obszar innowacji, zachłystują się tym, że wprowadziły na rynek coś bardzo innowacyjnego. Dopiero później zastanawiają się nad tym, co z tego będzie wynikało. I po jednej stronie, jak Państwo widzicie,
Mamy sposób na rozwiązanie pewnego problemu, w jaki sposób można organizować imprezę w bardzo łatwych warunkach, gdzie możemy sobie położyć szklankę wina. Zastanawiające, patrząc na ten pomysł, czemu on służy i gdzie będzie tutaj biznes. Z drugiej strony firma Shirley Lai z Krakowa, która wchodzi na rynki międzynarodowe, która Dropboxa zastąpi w najbliższym czasie albo już zastępuje, pokazuje pewne nowe rozwiązania w obszarze technologicznym, bardzo interesujące. Z trzeciej strony Robocore, o którym się bardzo dużo ostatnio mówiło, między innymi byli w TVN-ie, byli w Telewizji Polskiej. W jaki sposób roboty mogą zmieniać świat? Ale oni podpowiadają i dają narzędzia. Ale to, co najważniejsze, odpowiadają na konkretną potrzebę, którą wcześniej zanalizowali. Czyli tak naprawdę, zanim wyjdziemy na ścieżkę innowacyjności, zastanówmy się, jakie są potrzeby, ale nie tylko te potrzeby, które dzisiaj identyfikujemy. Jakie są te potrzeby, które będą w przyszłości? Ja często mówię, że mamy do czynienia z firmami, które pracują na dziś, ale tak naprawdę wygrywają w świecie firmy, które są w stanie w sposób pewien nawet futurologiczny zaplanować pewną przyszłość. Dzisiaj myślenie choćby o Smart City to jest odwołanie do tej przyszłości. Jeżeli mamy środki na badania, to też musimy mieć świadomość, że to są środki, które jeżeli my wykorzystamy na przykład na badania przemysłowe, odkryjemy nową wiedzę, odkryjemy nowe umiejętności, to wdrożenie na rynek nastąpi za kilka lat. Po drugiej stronie są często też podmioty, które niezdolne dzisiaj są do komercjalizacji wyników swoich badań. Dlatego, że ich sposób elastycznego wchodzenia na rynek nie przekłada się na sukces biznesowy. To, co często pada pytanie wśród wielu przedsiębiorców, no mamy firmy, mamy infrastrukturę, mamy inne działania, my teraz chcielibyśmy mieć swój własny budynek. Chcielibyśmy w tej chwili, jak ja często mówię, mury tworzyć. Odpowiadam bardzo mocno i daję tutaj taki mocny akcent na to. Na mury nie ma pieniędzy. Oczywiście pewne koszty będzie można sobie odliczyć, ale tak naprawdę my mówimy o wsparciu naukowym, my mówimy o tego typu urządzeniach, o laboratoriach, o wsparciu związanym z interfejsami, z wdrożeniem technologii, a nie konkretnie z samym budowaniem murów. Świadomość Unii Europejskiej dzisiaj jest taka, że tych murów pobudowaliśmy bardzo dużo. Parki technologiczne, które powinny się zwrócić. A po drugiej stronie często małe firmy startupowe działające w środowisku garaży, które są o wiele bardziej zaawansowane technologicznie i nie potrzebują takiej przestrzeni. Czyli miejmy świadomość tak naprawdę, gdzie ta inwestycja ma sens, a gdzie tylko i wyłącznie generuje koszt. Infrastruktura to nie tylko pewne unowocześnienie firmy, ale to często są ogromne koszty utrzymania danej firmy. To, co dzisiaj jest najistotniejsze, to jest ta relacja kooperacji między biznesem a nauką. Relacja kooperacji między biznesem a nauką, która się kompletnie odwróciła. Moim zdaniem ona jest ogromną szansą do biznesu. Wcześniej sytuacja była taka, firmy przychodziły do uczelni, do Instytutu Badawczo-Rozwojowego, a Instytut Badawczo-Rozwojowy zadawał pytanie i mówił, no właściwie, ale czy to się mieści w naszych obszarach badawczych? Czy to jest dla nas interesujące? Pamiętam taką naszą historię Eurokreatora, gdzie zwróciliśmy się do jednego z pracowników naukowych z prośbą o opracowanie pewnego innowacyjnego software'u. Jego odpowiedź była bardzo prosta. Mówi, no to taka, to nie jest skomplikowana aplikacja, 70 tysięcy złotych. Tak popatrzyliśmy na niego, ale się uśmiechnął i mówi, ale jeżeli będzie mi to służyło moim badaniom naukowym, to 50 tysięcy złotych. Ta sytuacja dzisiaj się odwraca. To biznes będzie wskazywał często instytucjom naukowym, jakie badania powinny być prowadzone, jakie badania będą służyły wprowadzaniu nowych produktów i usług. I do tego potrzebujemy dobrać sobie najlepszych partnerów.
jako eurokreator w naszej działalności też badawczo-rozwojowej, bo coraz bardziej wchodzimy w działalność badawczo-rozwojową, łączącą edukację z obszarami medycznymi, także wprowadzaniem nowych technologii, to dla nas kluczowy jest dobór najlepszych partnerów w Polsce. Takich, którzy są dzisiaj przygotowani do realizowania projektów na poziomie globalnym. Współpracujemy choćby z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym czy Instytutem Technologii i Eksploatacji. Na bazie tej współpracy stworzyliśmy własnego iLab, o którym zresztą pewno wspomnę później, pokazując, w jaki sposób trzeba mieć coś, żeby starać się o fundusze europejskie. I ten właściwy dobór partnera, tak jak Państwo widzieliście na tym tle, na tym rysunku, to jest pewna odskocznia w górę. To jest ten moment, który nam da tą siłę oddziaływania. Dlaczego? Bo jeżeli jest właściwy partner, jeżeli on czuje pewną działalność naszą biznesową, ale ma odpowiednie zaplecze badawczo-rozwojowe, innowacyjne, to my przychodzimy do niego z pewną propozycją. I ta propozycja może przynieść określone korzyści gospodarcze. Jeżeli nie ma świadomości po obu stronach, to tak naprawdę będziemy między biznesem a nauką po dwóch stronach rzeki, a między nimi nie ma mostu. Kwestia zbudowania tego mostu jest dzisiaj bardzo kluczowa. Jeżeli mówimy o czymś, co myślę, że dla Państwa jest bardzo istotne, to jest kwestia, w jaki sposób z tych funduszy europejskich korzystać. Oczywiście możemy mówić o tych projektach związanych z własną działalnością, współpracą biznesu z nauką. Ale warto też rozważyć taką możliwość. Jeżeli wprowadzamy innowacyjne produkty, innowacyjne usługi, to popatrzmy, może nasi klienci pozyskują fundusze europejskie. To może instytucje publiczne, które są naszymi klientami. Zaproponujmy im wdrożenie innowacyjnych produktów. Jeżeli popatrzymy na nową sytuację z funduszami, nową sytuację związaną też z zamówieniami publicznymi, z tym nowym podejściem, które reprezentuje Parlament Europejski, które przełoży się z prawa europejskiego na prawo także polskie w zakresie nie kryteriów zakupu usług i produktów, ale w zakresie tego kryterium utrzymania, tego kryterium kosztów związanych już z samą wykonalnością danego projektu i danego przedsięwzięcia i kryterium innowacyjności, to okaże się, że dla nas jest ogromna szansa na tego typu działanie. Musimy mieć też jeszcze świadomość jednej rzeczy, że wokół z nas powstaje coraz więcej klastrów. We wrześniu tego roku zapadnie decyzja, które klastry w Polsce będą klastrami kluczowymi. My jako Eurokreator jesteśmy jednym z fundatorów fundacji klastra Life Science, który pewno, tak jak inne klastry, o takim potencjale, szczególnie potencjale badawczo-rozwojowym, będą się starały o pozycję klastra kluczowego. Co daje klaster kluczowy? Jeżeli już funkcjonujemy na rynkach polskich, jeżeli szukamy dla siebie partnerów, wchodzimy w proces internacjonalizacji, to właśnie klastry kluczowe będą nam dawały przewagę. Jeżeli składać będziemy projekty do programów operacyjnych, do poszczególnych działań, jeżeli działamy w ramach klastra kluczowego, będziemy dostawać dodatkowe punkty. I można sobie wyobrazić, że w tej polityce myślenia o rozwoju inteligentnych specjalizacji i tej polityce klastrowej, to właśnie te podmioty, które będą działały w ramach klastrów, będą miały największą szansę pozyskiwania funduszy. Nie możemy też zapomnieć o korzystaniu z instrumentów kapitałowych, pewno o funduszach zalążkowych, o aniołach biznesu. Nie będę w to wnikał, bo to jest też dodatkowy temat, o którym moglibyśmy rozmawiać. Jeżeli mówimy o polskiej firmie na rynku globalnym, to pamiętajmy, że wprowadzenie tej firmy na rynek globalny wiąże się z ochroną własności intelektualnej. To jest jedno z często z największych zagrożeń, że przyglądają nam się podmioty, inwestorzy międzynarodowi, którzy kupują nasze rozwiązania w momencie, kiedy wartość jest ich niska. To tak, jakby ktoś kupił usługi Messiego w momencie, kiedy on jeszcze był młodym chłopcem kilkunastoletnim grającym w szkółce piłkarskiej. Wartość tych podmiotów dopiero jest w momencie, kiedy one okrzepną na rynku i pokażą swoją siłę.
W innym wypadku to nie będą już polskie podmioty globalne. To już będą podmioty tylko i wyłącznie w systemie jakimś międzynarodowym. Pamiętajmy o marketingu, o brandingu, pamiętajmy o sieciowaniu międzynarodowym. To nie tylko kwestia klastrów polskich, to jest kwestia klastrów światowych, to jest kwestia obecności często na największych rynkach rozwojowych. Tu też możemy liczyć na wsparcie finansowe. I na koniec, powoli zmierzając do finiszu tej części związanej z wstępnym wprowadzeniem w tematykę funduszy, chcę pokazać naszą inwestycję. My we wtorek otworzyliśmy w Krakowie iLaba, taką przestrzeń, która łączy najnowsze rozwiązania metodyczne prowadzenia zajęć z medycyną i z wykorzystaniem nowych technologii, ścianami multimedialnymi, ale z drugiej strony odwołaniem do przestrzeni dzieciństwa, z trawą, huśtawką, hamakiem. Tą przestrzeń tworzymy z wieloma partnerami. Z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, z firmami startupowymi Smart Mobile, z klastrem Life Science, z Politechniką Krakowską, z wieloma podmiotami. Wszyscy od razu mówią, no wy jesteście tacy specjaliści od pozyskiwania funduszy. Jak wyście to zrobili? Z czego to sfinansowaliśmy? My mówimy z naszych własnych środków i z kredytu. I to zaskoczenie wtedy. Jak to zrobiliście? Tak, bo dla nas to dopiero jest podstawa. Czyli dopiero wtedy możemy się starać o fundusze, jeżeli mamy swój własny potencjał, jeżeli zbudowaliśmy potencjał współpracy z różnymi partnerami, jeżeli chcemy wiedzieć, jak ta firma ma wyglądać za kilkanaście lat. Dziękując za uwagę i wprowadzając do tego naszego czasu, proszę Państwa o też szczegółowe pytania. Dlatego, że to wprowadzenie odwołuje się do konkretnych doświadczeń. To wprowadzenie jest bardzo istotne, dlatego że z punktu widzenia podmiotów, które pomagamy, dla których robimy wstępną analizę pod kątem wykorzystywania funduszy, realnie na kilkadziesiąt, tylko kilka jest takich, z którymi współpracujemy. Dlatego, że często im doradzamy i uświadamiamy, że albo nie ma sensu, żebyście się starali o fundusze europejskie, albo jeszcze nie jesteście przygotowani, albo to rzeczywiście musicie znaleźć sobie odpowiednich wcześniej partnerów. I to podejście daje nam skuteczność pewną działania. Ale to też jest taka świadomość po kilku latach, co się wydarzyło dzięki funduszom europejskim. Współpracujemy z podmiotami, z którymi pracowaliśmy już od lat i widzimy, jaki efekt one przynoszą na biznesowym rynku. W związku z tym, doradzając Państwu w zakresie funduszy, chcemy powiedzieć, nie zaczynajcie od początku, tylko od końca tej rury. Zastanówcie się, jaki biznes chcecie zrobić lokalnie, regionalnie, krajowo, a może międzynarodowo. A później zastanówcie się, jaki obszar innowacji dla Was jest interesujący, jakie zasoby do tego dobrać, jakich funduszy potrzebujecie i przede wszystkim najważniejsze, miejcie świadomość tego celu, który jest waszym celem. W innym wypadku będziemy realizować, zgodnie z tym, co powiedział Brian Tracy, cele innych, czyli tylko i wyłącznie cele zapisane w konkursach związanych z funduszami europejskimi. Dziękuję bardzo. A ze mną już kolejny gość, Jadwiga Wojtas, dyrektor rozwoju Enova 365 z firmy Soneta, również z Krakowa. Kraków nam wyrasta na takie centrum innowacji. Ja kilka dni temu uczestniczyłam w niesamowitym przedsięwzięciu, w którym młodzi naukowcy z uczelni krakowskich prezentowali innowacyjne rozwiązania dla biznesu. Między innymi innowacyjną nakrętkę, która będzie sprawdzać ważność przydatności soków do picia, czy system, który zlicza ilość pasażerów w komunikacji miejskiej, więc ten transfer wiedzy między biznesem a nauką się dzieje, ale nie każda firma wymyśla innowacje na poziomie nowego rozwiązania technologicznego, nowego produktu. Myślę, że ten potencjał tkwi również w naszych przedsiębiorstwach i o tym, co oznacza dla nas ta szansa w rozwoju technologicznym, jak ją wykorzystać. Jadwigo, za chwilę będziemy o tym rozmawiać, tak? Co oznacza biznes 2.0 i jak wykorzystać to dla rozwoju własnej firmy.
Za chwilę zostawiacie nas z naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, nazywam się Jadwiga Wojtas. Jestem na pograniczu biznesu i IT. Dzisiaj parę słów wprowadzenia do projektu, który ma średnim i małym przedsiębiorstwom pokazać, jak zagospodarować to, co się dzieje. Co się dzieje teraz, co się dzieje już od kilku lat i co się będzie działo w najbliższej przyszłości. Biznes Trendy to projekt, który ma pokazać wpływ technologii na biznes. Proszę Państwa, posłużę się przykładem zamiast wstępu. Era biznesu 2.0 to era nowej komunikacji, big data, wirtualizacji, bezpieczeństwa, outsourcingu IT, technologii beyond czy nowych modeli biznesu. Nim przejdziemy do tego, jak to się realizuje tu i teraz na gruncie polskim, pozwolę sobie Państwa zainspirować dwoma przykładami. Dwoma przykładami, które są znane na całym świecie. Pierwszy przykład, firma Kodak. Ponad 100 lat istnienia na rynku. Lider, jeśli chodzi o fotografię cyfrową. Przykład wspaniały przedsiębiorczości amerykańskiej. Można powiedzieć, był, bo prawie ponad stuletniej egzystencji firma w 2013 roku otarła się o upadłość. Paradoks. W 1975 roku była liderem, jeśli chodzi o wynalazczość, jeśli chodzi o technologię. To ona odkryła patent na fotografię cyfrową. I proszę Państwa, era cyfryzacji, początek XX wieku przyczynił się efektywnie do upadku tej firmy. Nie wytrzymała ery cyfryzacji z potentatami z rynków azjatyckich. Smutna trochę historia, ale firma stara się swoim potencjałem, który udało się zachować, znaleźć nowe rozwiązania, nowe produkty, nowe rynki. Popatrzmy na bardziej pozytywny przykład, również w skali światowej. Wydawnictwo Britannica, jeszcze starsza firma, 250 lat istnienia, najstarsza encyklopedia świata. I można by powiedzieć, że era cyfryzacji doprowadzi do schyłku, wręcz do upadku tej firmy. A cóż się okazuje? Prezes firmy w 2010 roku podjął decyzję o całkowitym przeniesieniu wydawnictwa do internetu. Dzięki temu firma zdobyła nowych klientów, którzy szukają treści w internecie, korzystają z mechanizmów wyszukiwania treści, które dostarczają współczesne mechanizmy technologiczne. Może dostarczyć szybciej i więcej informacji w danym czasie. Dzięki czemu jest cały czas na topie. Mało tego, rozwija się dynamicznie. W zeszłym roku firma zanotowała 450 milionów użytkowników ich portalu. Piękny przykład, piękna historia. Widać, jak pięknie zostało to zagospodarowane i efektywnie właśnie korzystając z tego, że czasy się zmieniają, pojawiają się nowe rozwiązania. Proszę Państwa, co oznacza w praktyce dla biznesu era 2.0? To jest głęboka przemiana, głębokie zmiany psychologiczne, techniczne, organizacyjne. Porównywalne to jest ze zmianą, które przyniosła rewolucja przemysłowa. Spójrzmy na takie obszary jak marketing 2.0, sprzedaż 2.0, praca 2.0 czy sieć 2.0. Proszę Państwa, nie będę wchodziła w technikalia, bo nie czas po temu i nie konwencja. Spróbujmy popatrzeć, jak technologia przenika do naszego życia. Skrada się, wchodzi, jest akceptowalna, jest wykorzystywana bez
najmniejszych oporów, wręcz przeciwnie, wszyscy są zadowoleni. Spróbujmy popatrzeć na takie codzienne przykłady. Gdzie kupujemy teraz bilet na samolot? Ile czasu nam to zajmuje? Gdzie przechowujemy zdjęcia i filmy z wakacji? Czy nasze półki zapełniają się kolejnymi albumami? Czy może nasze zdjęcia są umieszczone w chmurze, a z dowolnego miejsca i z dowolnego urządzenia możemy podzielić się wspomnieniami z wakacji z naszą rodziną, z naszymi znajomymi? Proszę Państwa, czy kupując nowy samochód, wybieramy się na wycieczkę po salonach i konsultujemy z konkretnymi dealerami w salonach, jaki samochód wybrać, jak porównać parametry? Czy może korzystamy z repozytorium ogromnej wiedzy dostarczonej przez ekspertów, a wyserwowanej w sieci? Jedynie do salonów idziemy, żeby sprawdzić, czy dobrze nam się siedzi w tym czy w innym modelu samochodu. Proszę Państwa, telefonia komórkowa, telefon, ho, znane, używane, nic specjalnego. Ale zauważyliście Państwo, że większość rozmów, szczególnie z rodziną za granicą, odbywamy za darmo przez Skype'a? No i jeszcze jeden przykład na zastosowanie technologii do codzienności, a z tyłu również do biznesu. Jeśli jesteśmy w obcym miejscu, chcemy wybrać się na romantyczną kolację. Jak szukamy fajnej restauracji? Robimy clubbing? No może, ale bardziej zaawansowani technologicznie biorą swojego smartfona, korzystają z aplikacji, która pokaże nam najbliżej znajdujące się restauracje, pokażą ceny, pokażą specjalność szefa kuchni. Proszę Państwa, to są przykłady, z których korzystamy na co dzień. Nie zastanawiamy się specjalnie, jak one wpływają na nasz biznes. One wpłynęły na biznes tych, którzy swoje już biznesy oparli o to i mogą nam te wszystkie usługi, o których przed chwilą powiedziałam, dostarczyć. A czy Państwa firma jest firmą 2.0? Proszę Państwa, badania pokazują, że jest dobrze, że jest okej, bo poczta elektroniczna praktycznie działa w każdej firmie, że narzędzia do wymiany plików i dokumentów są w użyciu, że większość dokumentów staramy się już przechowywać w formie elektronicznej, że robimy kopię bezpieczeństwa, robimy kopię danych. No i praktycznie każda firma ma jakąś aplikację do wystawiania faktur, do rozliczania się z urzędem skarbowym. Wiele firm posiada zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP. Ale czy rzeczywiście to jest tak, że możemy mówić o trendzie wykorzystania intensywnie technologii? Czy są jeszcze jakieś rezerwy? Proszę Państwa, badania przeprowadzone w 2014 roku w Europie i również w Polsce na populacji około 6 tysięcy pracowników pokazują, że 36% pracowników w Polsce uważa, że ma lepszy dostęp do technologii z domu, a nie z firmy. Że 33% pracowników uważa, że ich firma wykorzystuje najnowsze technologie. Tylko 33%. Zaś 44% pracowników nie ma dostępu do danych firmowych i może tylko wykonywać swoje obowiązki, będąc w firmie. Zaś 50% pracowników uważa, że nowoczesne technologie mogą pomóc zwiększyć konkurencyjność firmy w zakresie efektywności pracy, lepszej obsługi klienta, dostarczenia nowych usług. Tu jest niesamowity potencjał do zagospodarowania. Proszę Państwa, co się dzieje? Wchodzi era biznesu 2.0 pełną parą. Zmieniają się modele pracy. Elastyczny czas pracy versus praca od 8 do 16. Praca z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu kontra praca w biurze. Skupieniu się na kosztach wyjścia z biznesu niż jak do tej pory panowało
przekonanie, że trzeba się koncentrować, jak wejść do danego biznesu. I proszę Państwa, podejście ludzi do własnych karier. Tworzą własne ścieżki kariery, nie trzymają się już kurczowo tego, co było w tak zwanych ścieżkach kariery wyznaczonych w danej firmie. To jest, proszę Państwa, nowa generacja pracowników. To jest pokolenie Y. Proszę Państwa, spójrzmy na taki bardzo ciekawy przykład. Jak długo zajęło poszczególnym wynalazkom zdobycie 50 milionów klientów? Zobaczcie na slajd. Telefon. Jakże zacny, jakże przydatny, jakże użyteczny. Przez 75 lat trzeba było czekać, aby powiedzieć, że mamy 50-milionowego klienta. Internet. Lata 90. powszechnie wszedł do użytkowania. I co? I proszę Państwa, 50 milionów użytkowników, klientów zdobył w 4 lata. I teraz idzie geometrycznie. To się już liczy nie na lata, a na miesiące, tygodnie, wręcz dni. Spójrzmy na iPhone'a, na Androida, na iPada, czy gry, które jakże są popularne wśród młodzieży. Proszę Państwa, marketing 2.0 to też wyzwanie. To otwarcie firmy na społeczność. Społeczność, która powiększa nam liczbę klientów. Sprzedaż. Sprzedaż 2.0. Sklepy internetowe, sprzedaże grupowe, porównywarki cenowe, smartfony, tablety, fotokody. Wydaje się, że wszystko znamy, że wszystko wiemy. Okazuje się, że jesteśmy na topie, bo te wszystkie pojęcia są nam znane. Ale czy właściwie je zagospodarowujemy? Proszę Państwa, przykład, jak to działa. Firma Tesco, znana z tego, że ma wielkopowierzchniowe supermarkety, do których idziemy z wielkim koszykiem na zakupy. Okazuje się, że korzystając ze smartfonów, z fotokodów i z zakupów w internecie, stworzyła nowy produkt, nową usługę, mianowicie zakupy w drodze. Jak to działa? Klient będąc na przystanku autobusowym, w metrze, na witrynie, gdzie ma bezpośredni kontakt z towarem, skanuje smartfonem fotokod, składa zamówienie, idzie do domu, a towar przychodzi do niego, przywozi do niego kurier. Proszę Państwa, to jest inteligentne zagospodarowanie technologii, stworzenie nowej usługi, zagospodarowanie nowej klasy użytkowników. Proszę Państwa, to się przekłada na biznes. Firma Tesco w Korei Południowej zanotowała 130% wzrost obrotów w stosunku do klasycznego handlu supermarketowego. Proszę Państwa, wiemy już na pewno, że liderzy biznesowi muszą zostać liderami cyfrowymi. Ich przychody są większe, jeśli stosują technologie do własnych produktów, do własnych usług. Prawie o 20%. Proszę Państwa, era biznesu 1.0 skończyła się. Jesteśmy w erze biznesu 2.0. Zapraszamy Państwa do tego, abyście zweryfikowali w swoich firmach, czy jesteście już w tej erze ze swoimi produktami, ze swoimi modelami pracy, ze swoim marketingiem, ze swoją sprzedażą. Projekt Biznes Trendy chce pokazać Państwu, jak przygotować swoje firmy do korzystania z dobrodziejstw ery biznesu 2.0 i przygotować na kolejne, bo będą kolejne ery, które będą wyznaczane sieciami semantycznymi, sieciami inteligentnymi. Przygotujmy się już dziś. Więcej na www.biznestrendy.eu. Dziękuję za uwagę.
Państwa, my się czujemy świetnie. Mam nadzieję, że wy również jesteście z nami. Jadwiga Wojtas już jest na czacie i bardzo chętnie odpowiem na wszelkie pytania związane z technologią w firmie. Za chwilę będziemy rozmawiać z naszym kolejnym gościem, Dariuszem Balcerzakiem z firmy Intel. Co się zmieniło w funkcjonowaniu firm w związku na przykład z nowymi generacjami pracowników? Mówi się o generacji X, YZ. Czasem trudno się już połapać, o co w tym wszystkim chodzi. Tak naprawdę pewnie zapewne chodzi nam o efektywność, żeby jak najszybciej reagować na potrzeby naszych klientów. I o tym, jak to zrobić, wykorzystując czasem nawet proste rozwiązania technologiczne. Darek, przed tobą trudne zadanie, a może właśnie bardzo łatwe, żeby wytłumaczyć naszym gościom. I tak, i nie. Chodzi rzeczywiście o to, żeby w firmach dzięki zmianom technologicznym wzrosła efektywność. Natomiast nie chodzi tylko o efektywność. Chodzi tak naprawdę o cały szereg różnych elementów, które w firmie dzięki zastosowaniu nowych technologii można zmienić, można poprawić, można je wykorzystać do tego, żeby firma była nie tylko bardziej efektywna, ale również bardziej przyjazna dla swoich pracowników i żeby ci pracownicy w firmie byli bardziej zadowoleni. Myślę, że na tym wszystkim nam zależy, zatem oddaję ci głos i zostawiam z naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Witam Państwa, dzień dobry. Chciałbym, tak jak zostałem przedstawiony, chciałbym powiedzieć o tym, o zmianach w firmie, które wynikają z dziejących się obecnie zmian technologicznych. Jesteśmy wszyscy świadkami tych zmian. One się dzieją, te zmiany są nieuchronne. Z czego one wynikają, o tym opowiem za chwilę. Chciałbym o tych zmianach opowiedzieć w kontekście wykorzystania ich do wspomagania rozwoju biznesu w firmie. Nie tylko do wzrostu efektywności, ale również do poprawy szeregu innych wskaźników w firmie. I o tym za chwileczkę. Spójrzmy na początek może na taki aspekt, czy w ogóle z perspektywy globalnej firmy chcą wykorzystywać zmiany technologiczne i do czego te zmiany technologiczne firmy chcą wykorzystywać. Pewna firma globalna zarządzająca dziesiątkami tysięcy nieruchomości na świecie zapytała swoich klientów, pracodawców, firmy wynajmujące od niej powierzchnie biurowe, czy po pierwsze są skłonni do tego, żeby poprzez zmiany technologiczne coś u siebie zmieniać, a jeśli tak, to jakie są główne obszary, w których te zmiany chcieliby wprowadzić, do czego one mają doprowadzić. I co się okazało, że głównym czynnikiem wśród firm, wśród pracodawców napędzających je, powodujących, że chcą wprowadzać zmiany technologiczne, są oczywiście koszty. To nie jest żadną niespodzianką. Okazało się, że ten czynnik został wybrany aż przez 17% firm jako czynnik najbardziej decydujący. I chodzi oczywiście o redukcję kosztów nieruchomości. I ten czynnik jakby nie był niespodzianką. Niespodzianką był kolejny czynnik, który firmy wskazały jako bardzo istotny przy wprowadzaniu zmian technologicznych. I to był czynnik, który dotyczy zwiększania atrakcyjności dla po pierwsze pracowników, którzy w firmie już są, jak również zwiększania atrakcyjności dla potencjalnych nowych kandydatów do pracy. Kolejna grupa czynników, również bardzo istotna, właściwie można je zgrupować w jedną grupę, zwiększenie produktywności, nie tylko takiej typowej produktywności, ale również poprawa współpracy, zwiększenie innowacyjności, poprawa kreatywności pracowników. To z perspektywy pracodawcy, to z perspektywy firmy. Spójrzmy na to również z perspektywy samych pracowników. I co się okazuje, i to pewnie też nie jest jakaś specjalna wielka niespodzianka, otóż na rynek pracy coraz intensywniej wchodzi nowe pokolenie. Tu różne literki w tych pokoleniach się pojawiają. To najnowsze pokolenie, które powoli wchodzi na rynek pracy, to jest generacja Z. I ta generacja w porównaniu do poprzedniej generacji, zwanej millennialsami lub generacją Y, ma zupełnie inne nawyki wyniesione z życia prywatnego. Te inne nawyki to po pierwsze praca na większej ilości urządzeń, to po drugie praca na aplikacjach dotykowych w odróżnieniu od poprzedniej generacji, która przede wszystkim stosuje takie klasyczne metody pracy typu klawiatura i myszka. I trzecia sprawa
to bardzo powszechne wykorzystanie chmury jako technologii do przechowywania i przetwarzania danych. Dla tych generacji poprzednich chmura no jest jeszcze pewną niewiadomą i jej stosowanie jest w jakiś sposób no przynajmniej bardzo przemyślane. Natomiast dla tych nowych generacji wchodzących obecnie na rynek stosowanie chmury jest praktycznie automatyczne. Te nawyki, które ta nowa generacja ma w życiu prywatnym, w pewnym stopniu przełożą się na to, co ta generacja nowych pracowników będzie, czego będzie oczekiwała w miejscu pracy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to rytm życia. Do niedawna to nasze zaangażowanie w pracę, właściwie proporcje między zaangażowaniem w pracę a życiem prywatnym w ciągu dnia było dosyć proste. Od 8 do 17, 18, niektórzy do 16 byli całkowicie zaangażowani w pracę, bez specjalnego angażowania się w życie osobiste. W tej chwili ten rytm zaangażowania się zmienia wielokrotnie w ciągu, dnia i właściwie niemalże cała doba, oczywiście odejmując tę część na sen, jest szybko zmieniającym się cyklem raz zaangażowania w pracę, raz w zaangażowania w życie osobiste. To oczywiście ma bardzo istotny wpływ na to, jakiego typu narzędzia przy takim sposobie pracy będą najbardziej efektywne, ale o tym za chwileczkę. To są... Wspomniałem o tych rzeczach, które się zmieniają, o tych, które się zmieniają bardzo szybko. Natomiast są pewne rzeczy z perspektywy przynajmniej technologicznej, które zmieniają się niestety dość wolno. I tu chciałbym podać dwa przykłady. Pierwszy przykład to czas, jaki przeciętny pracownik biurowy traci na rzeczy, które nie wnoszą żadnej wartości dodanej. Jedna z tych rzeczy to... techniczne przygotowanie do spotkania. I tu pewna firma dokonała pomiarów. Okazało się, że na takie techniczne przygotowanie do spotkań przeciętny pracownik biurowy poświęca 84 godziny w roku. 84 godziny w roku to ponad 10 dni roboczych. Jeśli do tego dodamy inny element, logowanie się poprzez hasło do systemu, na co przeciętnie pracownik poświęca półtora dnia w ciągu roku, półtora dnia roboczego w ciągu roku, to okaże się, że ta jedna czynność i druga, która nie wnosi żadnej wartości dodanej, to już jest prawie połowa urlopu. Także jest sporo takich czynności, które mimo tego, że technologie się zmieniają, wykonywane są w sposób tradycyjny i nie wnoszą żadnej korzyści ani dla pracowników, ani dla pracodawcy. Jeżeli byśmy sobie spojrzeli choćby na te dwa przykłady, o których wspomniałem, to się okazuje, że właściwie takie proste rzeczy, a to są tylko dwa przykłady, generalnie wpływają na firmie, na różne obszary. Po pierwsze, ograniczają kreatywność. Człowiek zamiast pomyśleć o nowych szansach na biznes, skupić się na nowych pomysłach, właściwie musi się zmagać z jakimiś problemami technicznymi, musi się denerwować, że coś mu nie działa, że gdzieś się nie może podłączyć. Sama współpraca jest nieefektywna. No, można sobie wyobrazić sytuację spotkania, gdzie przełączamy się nawzajem między jednym komputerem a drugim, próbujemy się gdzieś podłączyć, każdy ma jakiś inny port, każdy potrzebuje innej przejściówki. Nie zawsze kablem uda nam się podłączyć i wyświetlić to, co chcielibyśmy pokazać innym. Także współpraca jest nieefektywna. Z tego powodu oczywiście ma to bezpośredni wpływ na to, że produktywność jest niższa, efektywność jest niższa i tak naprawdę z perspektywy pracownika atrakcyjność miejsca pracy też jest nie do końca taka, jakiej by oczekiwał. Stosując tak naprawdę kilka zmian technologicznych, możemy w każdym z tych obszarów, o którym wspomniałem, czyli w kreatywności, w efektywności, w produktywności, w sposobach współpracy i w atrakcyjności dla pracowników dokonać bardzo zasadniczej zmiany. Ale mimo tej zmianie, to chciałbym taką tytułem dygresji
przekazać informację dotyczącą tego, co się dzieje z PC-tem. Bo jeżeli myślimy o zmianie, to możemy sobie powiedzieć, że no tak, PC to jest takie tradycyjne narzędzie, chyba już jakoś specjalnie może nie będziemy go potrzebowali, zwłaszcza, że z różnych źródeł, z różnych mediów czasami płynie informacja, że no PC-t już jest bliski końca, że się kończy, że będą go zastępowały inne kategorie urządzeń. Co się okazuje? Otóż tak naprawdę PC-t wcale się nie kończy. PC-t się po prostu zmienia. I to, że się nie kończy, to potwierdzają wyniki choćby sprzedaży. Mówimy o rynku polskim z zeszłego roku i tutaj sprzedaż PC-tów w porównaniu do poprzedniego roku wzrosła o 8%, a także ta kategoria wcale się nie kończy. Co więcej, wygląda na to, że dość dynamicznie wzrasta. I to, o czym powiedziałem, PC-t się nie kończy, tylko się zmienia. I potwierdzeniem tego są wyniki sprzedaży pewnej kategorii PC-tów, zwanej urządzeniem 2 w 1. 2, czyli tablet i laptop w jednym. Tablet wtedy, kiedy tego chcemy, a laptop wtedy, kiedy tego potrzebujemy. A zatem w odpowiedzi na te zmieniające się wymagania dotyczące miejsca pracy, zmieniające się z perspektywy i pracodawcy, i pracownika, to podstawowe urządzenie, podstawowe narzędzie pracy, jakie używa biznesowy użytkownik końcowy, ewoluuje i zmienia się. Jakiego typu, troszeczkę już wniknijmy dokładniej, są to zmiany? Otóż pierwsza sprawa, jeżeli mówimy oczywiście o wydajności, o produktywności, te nowe urządzenia, te nowe narzędzia pracy muszą być bardzo wydajne i muszą być zaawansowane. I nawet takie krótkie porównanie w stosunku do sprzętu kilkuletniego, takiego dość powszechnego w tej chwili na rynku, pokazuje nam, jak bardzo ten postęp w ciągu ostatnich lat się dokonał. Bo jeżeli porównamy tylko wydajność, to ta wydajność wzrosła 2,5-krotnie. Wydajność ogólna. Natomiast jeżeli weźmiemy samą grafikę, to wydajność graficzna wzrosła kilkunastokrotnie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę taki parametr, który jest bardzo istotny w pracy mobilnej, wtedy kiedy nie zawsze możemy naładować baterię, to jest czas pracy na baterii urządzenia i ten czas pracy wzrósł dwukrotnie. W tej chwili do takich poziomów, które umożliwiają przepracowanie całego czasu biznesowego dnia bez żadnego ładowania. I inny parametr, który mocno wpływa i na komfort pracy, i jednocześnie na produktywność, to choćby czas uruchamiania się urządzenia. W tych starych urządzeniach bywa to irytujące. W tych urządzeniach, które obecnie są dostępne na rynku, ten czas to jest kilka sekund, także praktycznie nie ma czasu po włączeniu na to, żeby sobie zrobić kawę. Od razu możemy przystąpić do pracy. Czyli to jest aspekt wydajności i zaawansowania technologicznego. Drugi aspekt, o którym troszeczkę wspomniałem, mówiąc o kategorii 2 w 1, to jest kwestia związana z usprawnianiem form urządzeń i z pojawianiem się nowych form urządzeń. Te urządzenia 2 w 1 to jest właśnie taka nowa forma urządzeń. Wtedy, kiedy chcemy, możemy to użytkować jako tablet, wtedy, kiedy wykonujemy głównie zadania mobilne, wtedy, kiedy wykonujemy zadania bardziej biurowe, dołączamy do tego klawiaturę i mamy typowy laptop, który jest z punktu widzenia użytkowania laptopem, ale i z punktu widzenia wydajności również pełnoprawnym laptopem. I trzeci aspekt to oczywiście kwestie związane z wygodą użytkowania, z eliminowaniem tego, o czym powiedziałem na początku, co bywa irytujące, podłączaniem różnego rodzaju kabli, czy to kabli do dystrybucji tego, co chcemy pokazać z naszego PC-ta na projektor czy na ekran, czy z nowymi typami interfejsów, dużo bardziej naturalnymi niż te, które w tej chwili użytkujemy. O tych nowych doświadczeniach w pracy z urządzeniami opowiem jeszcze za chwileczkę. Dosłownie trzy słowa na temat tego, bo oczywiście Intel tutaj zdecydowanie w tych wszystkich aspektach zmian technologicznych jak najbardziej chce być liderem. To, co ostatnio zostało wprowadzone na rynek, to jest piąta generacja procesorów, które są w porównaniu choćby do poprzedniej znacząco bardziej wydajne, nie wspominając nawet o generacjach kilkuletnich. Wprowadzona nowa generacja procesorów do rozwiązań mobilnych, procesory Intel Core M. I tu po raz pierwszy, dlatego chcę o tym wspomnieć, jakoś specjalnie nie wchodząc w szczegóły, po raz pierwszy pojawiła się kategoria procesorów, które są stosowane w urządzeniach mobilnych typu 2 w 1 albo typu Ultrabook.
które umożliwiają pracę bez chłodzenia aktywnego, czyli pracę po prostu bez wentylatora, co po pierwsze znacząco zmniejsza pobór energii, a po drugie zwiększa komfort pracy, bo nic nam przy intensywnych tak zwanych workloadach, czyli przy intensywnej pracy, nic nam tutaj gdzieś w pobliżu nie szumi, czujemy się lepiej, możemy bardziej efektywnie pracować. Dwie technologie bezprzewodowe, to o czym mówiłem, eliminujące nam potrzebę nieustannego podłączania się kablami. Technologia wireless display w wydaniu biznesowym, czyli i bezpieczna, i zarządzalna. Czyli to jest możliwość bezprzewodowej dystrybucji zawartości naszego peceta na różnego rodzaju odbiorniki, telewizor, monitor, projektor. I technologia WiGig, czyli technologia bezprzewodowego dokowania, oparta na układach bardzo wysokiej częstotliwości, co nam gwarantuje bardzo wysoką przepustowość, nawet na poziomie 7 gigabitów na sekundę, czyli naprawdę na bardzo, bardzo wysokich poziomach. Te rozwiązania, o których tak tylko zajawkowo wspomniałem, umożliwiają z perspektywy firmy połączenie dwóch z pozoru różniących się od siebie światów, dwóch światów, które mają troszeczkę inne oczekiwania, dwóch światów, które mają troszeczkę różne wymagania, czyli świata działu IT i świata użytkowników. Ten dział IT chce przede wszystkim bezpieczeństwa, zarządzalności, efektywnych kosztów. Użytkownicy chcą, żeby urządzenie było wydajne, żeby było mobilne, żeby się dzięki niemu łatwo współpracowało, żeby długo pracowało na baterii, żeby generalnie było najnowszą technologią, bo do takich technologii z życia naszego prywatnego jesteśmy przyzwyczajeni. Rozwiązania Intela łączą te dwa światy i powodują, że i dział IT, i pracownicy są zadowoleni. Dosłownie trzy słowa na temat tego, skąd to się wszystko bierze. Otóż to wszystko bierze się z tego, że od 50 lat obowiązuje prawo Moore'a. Prawo Moore'a, które definiuje nam tempo rozwoju układów scalonych. To prawo zostało sformułowane ponad 50 lat temu, miało obowiązywać przez 10 lat. Obowiązuje już 50 lat i 1 miesiąc. Nic nie wskazuje na to, żeby miało się wkrótce skończyć, o czym za chwilę. Dosłownie kilka słów porównania starego układu, tego pierwszego, którego Intel był producentem, wypuszczonego na rynek w 1971 roku i tego, co jest obecnie dostępne na rynku procesorów piątej generacji. Wydajność 3500 wyższa, efektywność energetyczna 90 tysięcy razy wyższa, efektywność kosztowa 60 tysięcy razy korzystniejsza. Gdyby to porównać do przemysłu motoryzacyjnego, to na jednym zbiorniku paliwa przy takim postępie jeździlibyśmy przez całe życie. Gdyby to porównać do przemysłu lotniczego, to lot z Warszawy do, gdzie jest najdalej, do Nowej Zelandii trwałby tyle, ile zapięcie pasa w fotelu lotniczym. Gdyby to porównać do przemysłu budowlanego, mam na myśli postęp oczywiście ten, który dokonuje się w mikroelektronice, to duży dom moglibyśmy kupić za cenę tabliczki czekolady. Tak jak powiedziałem, prawo Moore'a obowiązuje od 50 lat. Nic nie wskazuje na to, żeby miało się zakończyć. Wkrótce pojawi się na rynku kolejna generacja urządzeń oparta na technologii 10-nanometrowej. Ta obecna to technologia 14-nanometrowa. Trwają intensywne prace badawczo-rozwojowe już nad kolejnymi, 7-nanometrową i 5-nanometrową. Także to prawo będzie jeszcze obowiązywać z korzyścią dla wszystkich, dla nas jako użytkowników prywatnych, dla firm, dla użytkowników biznesowych również. Swoją prezentację chciałbym skończyć tylko zachęcając trochę Państwa do tego, żeby pomyśleć o zmianach nie w kategorii czegoś, co rzeczywiście możemy zrobić, ale może kiedyś, bo chciałbym tutaj przytoczyć takie powiedzenie bardzo znanego w świecie ekonomii bankiera i twórcę założyciela Światowego Forum Ekonomicznego, który powiedział, że w nowym świecie ekonomicznym, w nowej gospodarce to nie duża ryba zje małą rybę, tylko szybka ryba zje wolną rybę. Dziękuję bardzo. Na
nasi eksperci z Microsoft, Jarek Sokolnicki, Przemek Szuder. Za chwilę porozmawiamy o między innymi o platformach i modelach biznesowych. Zapewne wiecie Państwo i znacie na przykład Facebooka czy Airbnb, Uber. Firmy, które zdobywają globalną, super wyniki, a tak naprawdę często nie mają materiałów trwałych. Teraz pytanie. Bardzo dziękujemy za dyskusję na czacie. Mamy bardzo dużo pytań i tych związanych z taborem, z transportem, z stacjami benzynowymi, bardzo tradycyjnym biznesem. Jak wykorzystać tą nową perspektywę unijną, aby ten biznes stał się bardziej innowacyjny? Jak wykorzystać materiały trwałe i zbudować na przykład jakieś platformy z rozwiązaniami informatycznymi? Myślę, że częściowo będziemy o tym rozmawiać, bo potencjał na rynku jest ogromny, więc ja was zostawiam już z naszymi gośćmi, a ja oddalam się na czat, żeby z Państwem dalej rozmawiać. Witamy Państwa serdecznie raz jeszcze. Jarek Sokolnicki. Przemek Szuder. Proszę Państwa, chcieliśmy rozpocząć od takiego wykresiku, którego Państwo tutaj widzą. Wykres nazywa się Internet Trzech Rzeczy. Kiedyś ekskluzywnie o informatyce mówiliśmy o komputerze, o jakimś takim modelu, z jednej strony komputer, z drugiej strony serwer. Teraz tą końcówką, która może być postrzegana jako IT, mogą być różne rozwiązania, tak? Różne rzeczy. No tak, te czujniki się pojawiają wszędzie, pojawiają się w odzieży, pojawiają się w drogach, po których jeździmy, pojawiają się w naszych domach, w osprzęcie takiej typowej automatyki, elektryki domowej. Za chwilę kto wie, co świat nam jeszcze tutaj zafunduje. I to z pewnością one są dzisiaj najszybciej rosnącym urządzeniem podłączonym do internetu. Tak, to jest niesamowity potencjał. Komputer to jest tylko część tego. Widzimy, co się dzieje w mobilności, w smartfonach, w tabletach, jaką to osiągnęło niesamowitą tak naprawdę popularność. Wykorzystujemy to w domu, wykorzystujemy to w pracy i ta ilość usług, rozwiązań, to co możemy dzięki temu robić, jest coraz większa. No, to jest niesamowite. I ta nowa perspektywa, ta nowy potencjał dla biznesu właśnie poprzez chociażby czujniki. Ja tu podam przykład jednego z naszych partnerów, który nie robi nic innego, proszę Państwa, jak po prostu wylewa beton. Na ten beton rozsypywane są następnie czujniki, które badają, czy beton odpowiednio krzepnie, czy czasy są odpowiednio dostosowane. To jest przykład powiązania elementów technologicznych, czyli z jednej strony internetu rzeczy, czyli tej końcówki, a z drugiej strony jakiejś usługi, który analizuje jak gdyby cały proces i nam to dostarcza. I przetwarza. I szanowni Państwo, o tym postaramy się spędzić te następne kilka minut. Nasz poprzednik mówił dużo o tym, jak technologia może usprawnić wnętrze firmy, tak, a my postaramy się zainspirować Państwa, jak technologia może zmienić źródła przychodów Państwa firmie, jak wykorzystać Waszą ekspertyzę w tym, co już dzisiaj wiecie, robicie bardzo dobrze, żeby podnieść to na nowy poziom, można powiedzieć. Tak, dużo się mówi między innymi teraz o tak zwanych inteligentnych samochodach. Samochód to też jest końcówka. Niektórzy w tych samochodach spędzają bardzo długo czasu, 2 godziny na przykład. No, ten ekran też może być jakimś narzędziem pracy, za pomocą którego mogę robić zakupy lub różne inne elementy. No ja już się nie mogę doczekać. Tak, proszę Państwa, chcielibyśmy Państwa zachęcić do myślenia na temat właśnie nowych technologii, na temat innowacji z dwóch stron. Z jednej strony od urządzenia, za pomocą którego ja będę tą nową technologię wykorzystywał, a z drugiej strony z poziomu usług, które możemy dzięki temu zbudować. No i proszę Państwa, badanie KPMG, jeszcze nie tak dawno na takiej konferencji z KPMG o tym mówiliśmy, że chmura, że usługi, które teraz się pojawiają, ona pozwala rozwinąć model biznesowy firmy, pozwala wprowadzić zupełnie inne modele sprzedaży albo zupełnie inne modele współpracy, chociażby to jest to, o czym mówiliśmy, produktywność. I to, co chyba też ciekawe jest, że postrzeganie tych chmury zarówno po stronie biznesu, jak i IT jest bardzo podobne. Tak, no z całą pewnością to, co robi chmura i dlaczego jest ona taka istotna, zwłaszcza myślę dla tych firm małych, chmura jako zjawisko daje dostęp do tej samej technologii firmie małej, startupowi, firmie średniej wielkości, która dotychczas zastrzeżona była tylko dla tych największych gigantów, którzy mieli możliwości finansowe, możliwości ludzkie również, dostęp do wiedzy, który pozwalał na budowę gigantycznej infrastruktury IT. Dzisiaj staje się to zbędne. Dzisiaj zaczyna ważny być pomysł, jak również
umiejętność spięcia swojego modelu biznesowego z partnerami i z kontrahentami potencjalnymi na rynku. No i oczywiście mamy całe mnóstwo przykładów z naszego rynku, tutaj lokalnie i rynku globalnie, gdzie partnerzy, gdzie firmy wykorzystały swój pomysł biznesowy na stworzenie telewizji internetowej, na stworzeniu portalu, które wykorzystują oczywiście pewną infrastrukturę, ale nie są właścicielami tej infrastruktury. Tu jeżeli chodzi o polski rynek, to fajnym przykładem jest Winezja. Tak, tutaj bardzo fajnym przykładem jest firma Winezja, jeden z wiodących sklepów internetowych, jeżeli chodzi o wino. I Winezję założyła grupa pasjonatów, która wiedziała, że zna się na winie i wie, jak podpowiedzieć przeciętnemu Polakowi, konsumentowi, jak dobrać wino do okazji, do potrawy, do okoliczności. Natomiast wiedzieli z całą pewnością, że nie znają, ale co najważniejsze, nie chcą się znać na technologii, na logistyce, na płatnościach, na jakichś takich procesach typowo administracyjnych. Wiedzieli, gdzie mają kompetencje, chcieli się na tym skupić i obudowali się partnerami, w tym również firmą Microsoft, którzy zapewnili im tą kompetencję w obszarach, która była im potrzebna. Niewątpliwie zastosowali tutaj pewną innowację w podejściu do kupna wina, do dostarczania wina, ale wykorzystali innowacje w postaci chociażby chmury obliczeniowej, czyli dostarczenia rozwiązań, infrastruktury, na bazie której mogli zbudować swoją platformę, prawda? Czyli wykorzystać to doświadczenie, które wcześniej zostało już wykorzystane. I żeby to Państwu uzmysłowić, co zrobiła firma Winezja, zaprojektowała algorytm, zaawansowany algorytm doboru wina, osadziło to w środowisku technologicznym, który dostarczyła im firma Microsoft. Jednocześnie, jeżeli chodzi o logistykę i tą część dostaw i płatności, spięli swoje systemy informatyczne z wielkim dystrybutorem, jakim jest firma Ambra, co w tym momencie zwolniło ich z potrzeby inwestowania swojego własnego kapitału w zapasy, zawracania sobie głowy logistyką, płatnościami i tego typu rzeczami. Skupili się tylko na tym, co znają, skupili się na swojej podstawowej kompetencji. Ja myślę, że tutaj doskonałym przykładem jest e-commerce, czyli możliwość sprzedaży poprzez kanały internetowe. I w momencie, kiedy ja mam jakiś pomysł biznesowy i chcę go wykorzystać, no to mogę to zbudować na istniejącej infrastrukturze. Trudno mi powiedzieć, oczywiście chciałbym osiągnąć sukces, ale nie muszę zainwestować od razu bardzo dużych środków w to, żeby ta infrastruktura na przykład podźwignęła mi rzesze tutaj zainteresowanych osób, które będą to kupowały. Czyli jestem w stanie bardzo elastycznie korzystać z infrastruktury, tak naprawdę, którą dostawcy, chociażby tacy jak Microsoft, są w stanie nam oferować. Absolutnie tak. To jest 19 data center na całym świecie, czyli proszę Państwa, to też mówi o pewnej skali przedsięwzięcia, które Państwo mogą budować, a mianowicie to nie musi być polski rynek, tylko i wyłącznie polski rynek. Możemy wykorzystać te 19 data center, żeby tą naszą usługę dostarczać do dowolnego zakątka świata. I co ciekawe, co może być interesujące dla Państwa, Państwo również mogą wykorzystać kanał sprzedaży Microsoft, wszystkich partnerów Microsoft, żeby dostarczać do każdego zakątka świata tam swoje rozwiązanie. Dokładnie, to jest kolejna zaleta, że w takim typowym modelu rozwoju biznesu, jeżeli myśleliśmy o ekspansji zagranicznej, no to jakby zwykle pierwszą rzeczą do zrobienia było założenie spółki w obcym kraju, zatrudnienie ludzi, tak, najczęściej sprzedawców, którzy zaczęli ten biznes pieczołowicie rozwijać. W modelu chmury tak naprawdę liczy się pomysł. Jeżeli mamy dobry pomysł, jeżeli przetłumaczymy nasz interfejs naszego serwisu na dany język, to właściwie potęga internetu powoduje, że mamy dostęp do dowolnego rynku tak długo, jak nasz pomysł jest oryginalny i nasza usługa jest konkurencyjna. Nie bez powodu mówimy tak dużo o chmurze, bo tak naprawdę z perspektywy innowacji, z perspektywy nowych pomysłów, startupów, które powstają i to, co budują firmy, chmura tutaj wiedzie absolutnie prym. Mamy kilka modeli, jeżeli chodzi o samą chmurę. Mamy dostawców, czyli mamy taki model infrastruktury, czyli ci, którzy dostarczają infrastrukturę. Mamy z kolei ci, którzy budują, czyli na bazie różnych komponentów budują jakieś rozwiązania. No i mamy rozwiązania gotowe dla biznesu, chociażby takie jak Enowe 365, gdzie już konkretnie przedsiębiorca może wykorzystać konkretne rozwiązanie, płacąc na przykład subskrypcję per użytkownik, może rozpocząć od innego użytkownika. I Państwo tak naprawdę, jeżeli macie jakikolwiek pomysł biznesowy, możecie sobie wyobrazić, że
ta infrastruktura, to 19 data center jest do państwa wykorzystania. Czy państwo na chwilę obecną wykorzystają mikroniki, jakiś bardzo mały tego, a za 5 lat będziecie państwo wykorzystywali ogromne wartości, to jest tylko i wyłącznie sukces państwa biznesu. Absolutnie. I jakby oczywiście korzyści finansowe są tutaj bardzo widoczne od pierwszego dnia. Nie musimy inwestować niczego, czyli nie ponosimy tego głównego ryzyka, jakim związane jest każde przedsięwzięcie, jakim jest zamrożenie naszego kapitału w infrastrukturę, w serwery, w cały ten osprzęt, który jest wymagany, żeby skutecznie tego typu biznes budować. I to jest niewątpliwie plus. Tak? Możemy się skupić na naszych kompetencjach, na tym, co wiemy, na tym, co potrafimy najlepiej. No niejednokrotnie tutaj też mówimy o pewnym czasie dostarczenia. Tak, chciałbym coś szybko być oczywiście pierwszy na rynku. Zanim zbudowałbym tę infrastrukturę, zanim odbudowałby się budynek, to oczywiście trwa, tak? Druga rzecz, to o czym wspomniałeś, to są kompetencje. Ja musiałbym mieć bardzo wysokie kompetencje, żeby coś takiego zbudować. Absolutnie, jeszcze raz, ci wielcy wygrani tak naprawdę ostatnich lat, czy te wielkie firmy technologicznie i nie tylko tak naprawdę, które pojawiły się na Nasdaqu chociażby, one wykorzystują pewną infrastrukturę i pewne doświadczenia dostawców, którzy już są i którzy tego typu infrastrukturę oferują. Absolutnie, ale to również mi się bardzo podoba ta analogia o szybkich rybach, które zjadają wolne ryby, bo dzisiaj naprawdę szybką rybą może być każda dowolna firma. Podam kolejny przykład, troszkę odwołując się do tego modelu kompetencyjnego, czyli podam przykład firmy, która miała jakąś ekspertyzę w danej działce biznesowej i wykorzystała to, żeby sprzedać tą ekspertyzę w modelu usługi online'owej innym. Firma, która wywodzi się z takiego typowego handlu detalicznego, która zna się na optymalizacji półki, optymalizacji koszyka zakupów, tego typu rzeczy, świadczyła takie tradycyjne fizyczne usługi w halach handlowych dla dostawców chociażby dóbr szybko zbywalnych. I ta firma stwierdziła w pewnym momencie, że ma tak dalece posuniętą wiedzę na temat tego, jak optymalizować chociażby koszyk zakupowy, że postanowiła zbudować algorytm doradzający innym wielkim sieciom sprzedażowym, jak robić to dla swoich własnych klientów w formie właśnie usługi oferowanej klientom z chmury. Tak? I dzisiaj nagle bardzo mocno zmienia się ich profil działalności, gdzie z firmy świadczącej fizycznie usługi w hali sklepowej stali się doradcą dysponującym głęboką wiedzą na temat segmentu retail. Mhm. Chmura to też zupełnie nowy model biznesowy i sposób, w jaki my jesteśmy, nasze rozwiązania, możemy te nasze rozwiązania dostarczać, chociażby model subskrypcyjny, gdzie zamieniamy ten CAPEX na OPEX, gdzie możemy powiedzieć, że każdego przedsiębiorcę stać na to, żeby wykorzystać te najnowsze technologie, ale to też chociażby model, nie wiem, freemium, gdzie ja zakładam, że będę miał bardzo dużą bazę użytkowników, a tylko część tych użytkowników, wykorzystując te funkcjonalności premium albo content premium, będzie finansowała moje przedsięwzięcie. To schemat platformy chociażby, tak? Platforma, która właściwie rozlicza się na zasadzie, że ktoś umieszcza jakiś content, ktoś inny ten content kupuje, a ja jestem właścicielem tej platformy i to może być dowolna platforma dystrybucyjna. Możliwości są ogromne, ale pokazujemy tutaj Macie Szansofa nie bez powodu, nie bez przyczyny, bo ja myślę, że takim głównym punktem wyjścia jest jednak biznes, prawda? Czyli w każdym tym elemencie, w każdym przypadku musimy się zastanowić, jaką tą wartość chcemy do biznesu dostarczyć. No i mamy dwie możliwości. Pierwsza to jest taka, że albo ten sam produkt będę dostarczał do moich nowych klientów. Chociażby za granicą. Absolutnie tak, co nie jest jak gdyby złym pomysłem. I chociażby tutaj względy dystrybucyjne nie pozwalają mi na to i mogę powiedzieć, dobrze, ja wykorzystam chmurę jako mechanizm dystrybucji tych moich dóbr, tego co mam na chwilę obecną, do szerszego grona użytkowników. A druga rzecz to zupełnie nowy serwis, to zupełnie nowa usługa, to zupełnie nowy produkt, który mogę zaoferować swoim tak obecnym jest klientom albo nowszym klientom. I to chyba jako przykład podam jedną z naszych firm, firmy Nux, która z kolei zbudowała taką, no nazwijmy to, usługę dla ubezpieczycieli, która właściwie w takim klasycznym modelu była dostępna tylko i wyłącznie dla dużych dostawców, którzy są w stanie zainwestować ogromne pieniądze w taki system. A tutaj w modelu software as a service, w modelu usługowym, możemy to dostarczyć do pojedynczego, dowolnego agenta. To jeszcze jeden przykład na to, że możemy technologię sprowadzić do dowolnej organizacji.
Absolutnie. I to jest taki przykład jakby wejścia na nowy rynek, tak, z istniejącym, powiedzmy, produktem, ekspertyzą, jako bardziej pomysł, czy pewien obszar, który ze względu na ten internet rzeczy i narastającą ilość czujników będzie z pewnością modny, to chociażby cała sfera automatyki przemysłowej, automatyki domowej. Takie rzeczy jak bramy garażowe, przełączniki elektryczne i tak dalej. To wszystko elementy, gdzie gracz, oczywiście, gdzie gracz czy firma, która jest dzisiaj aktywna w tym obszarze i szczerze mówiąc jej szanse na dywersyfikację od konkurencji są bardzo niskie, inwestując w tego typu technologie i wchodząc w technologię inteligentnych domów, inteligentnych procesów przemysłowych, czy na przykład monitorowanie linii produkcyjnych i tego typu procesy, nie tylko zyskuje nowych klientów, ale przede wszystkim zyskuje bardzo wyraźną dyferencjację i ucieka do przodu konkurencji. Mm-hmm. Tu trzeba jasno też powiedzieć, że tu nie chodzi o to, żeby jeden do jednego przemodelować nasz biznes, czyli powiedzmy jest sobie jakaś firma software'owa, ona ma jakąś aplikację i po prostu zmigrujmy ją na chmurę. Nie, zacznijmy od tego modelu biznesowego i zastanówmy się, jakie korzyści moglibyśmy osiągnąć, jeżeli to nie byłyby klienci na przykład tylko z Polski, ale klienci również załóżmy z Australii, albo jaką inną grupę użytkowników, jaką wartość biznesową mogę dodatkowo zaproponować, chociażby internet rzeczy, o czym wspominałeś, tak? Czyli tak, te wszystkie czujniki mogą łączyć się w sposób inteligentny z chmurą, tam mogą być w sposób inteligentny przetwarzane, no i to, co zrobimy z tym sygnałem, jak go zanalizujemy, co dostarczymy, to mogą być, że przez internet mogę sterować domem, kotłem, prądem i wszystkimi innymi parametrami, ale naprawdę możliwości są przeogromne. No i tutaj przychodzi mi na myśl ten trójkąt zarządzania wiedzą, prawda, gdzie najważniejsza jest ta góra jednak, bo w tym trójkącie zarządzania wiedzą właściwie chodzi o to, że żeby mieć wiedzę, to muszę zejść niżej do informacji i do danych, tak? Czyli muszę zgromadzić te dane, przerobić w informacje, ale dalej informacja nie daje żadnej wartości biznesowej, jeżeli nie stanie się wiedzą. No absolutnie, tak? W tym momencie tak naprawdę ta warstwa danych i informacji jest dla przedsiębiorcy pomijalna. Można ją wynająć, wydzierżawić niejako na zewnątrz i skupić się, znowu nawiązuje do tego, o czym od początku mówimy, skupić się na podstawowych kompetencjach, na tym, na czym znamy się najlepiej, bo myślę, że to, co jest najważniejszym wyróżnikiem i powiedzmy największym utrudnieniem dla przedsiębiorcy indywidualnego czy dla firmy małej, to jest to, że ta firma nie jest w stanie zbudować wszystkiego wewnętrznie, tak? Mhm. I po raz pierwszy pojawia się przełom technologiczny, ale również przełom biznesowy, absolutnie, który pozwala tym małym firmom zapomnieć o tym żmudnym budowaniu tej codziennej infrastruktury, tego dostępu do danych informacji i skupić się tylko i wyłącznie na wartości dodanej dla swoich klientów. Tak, pamiętajmy, że chmura w swoim założeniu jest modelem biznesowym przede wszystkim. To jest oczywiście technologicznie tak zrobione, żeby te usługi można było dostarczyć, ale to jest przede wszystkim bardzo wydajny i doskonały model biznesowy. I chyba to, co jest najistotniejsze, jeżeli Państwo macie tę wiedzę, jeżeli Państwo chcecie zbudować dowolny biznes, to my jesteśmy w stanie Państwu ten kawałek trójkąta dolny, ten dolny, ten najmniej ważny z perspektywy biznesu, ale biznes musi się udać, my jesteśmy w stanie Państwu go dostarczyć, czyli dane, informacje, my jesteśmy w stanie Państwu dostarczyć. Państwo nie muszą teraz tracić czasu na budowanie tej podstawy. Jeszcze raz, te 19 data center na świecie z innowacyjnymi rozwiązaniami czeka na Państwa pomysły. Jeżeli Państwo macie pomysł i odpowiednią wiedzę, to jest ten moment, żeby zbudować dowolne rozwiązanie. Absolutnie. To, co jest, myślę, również niezwykle istotne, to to, że ci innowatorzy dzisiaj w obszarze właśnie wykorzystania chmury obliczeniowej to są również firmy czy przedsiębiorcy, którzy mają otwartą głowę, jeżeli chodzi o potencjalne nawiązywanie nowych partnerstw, często nietypowych i nieoczywistych. I myślę, że to jest szalenie ważne, zwłaszcza z punktu widzenia Polski, tak, jako powiedzmy obszaru kulturowego. Wiele badań pokazuje, że taki szeroko rozumiany poziom zaufania w biznesie w Europie Środkowo-Wschodniej jest relatywnie niski. Myślę, że chmura i ten nowy model, który umożliwia dużo bardziej płynną współpracę, bardzo mocno to zmienia i zachęcamy Państwa również do tego, żeby myśleć bardzo otwarcie, żeby zastanawiać się,
gdzie na rynku znajdują się dziś partnerzy, którzy mogą pomóc nam dostarczyć pewną część naszego przyszłego biznesu, zamiast budować to wszystko samodzielnie od podstaw. Powiedzmy też, my bierzemy na siebie część tego ryzyka. To państwa przedsięwzięcie, ten biznes, startup, jakkolwiek byśmy go nie nazywali, my bierzemy na część tego ryzyka, my dajemy pełną infrastrukturę, żebyście państwo mogli to zbudować, przetestować, sprawdzić, przeanalizować. Jeżeli państwo dojdą do wniosku, że absolutnie to nie jest ten pomysł, państwo mogą to zamknąć, zgasić i przejść do kolejnego pomysłu, prawda? Czy to ryzyko infrastrukturalne, te ogromne inwestycje tak naprawdę, no my poprzez jak gdyby skalę przedsięwzięcia, jaką funkcjonujemy, absolutnie w ten sposób robimy. Ale też powiedzmy wprost, że angażujemy się w takie projekty, które można byłoby trochę porównać z Venture Capital. Mamy chociażby z Szkołą Główną Handlową taki projekt, który nazywa się Studia Podyplomowe, gdzie my staramy się uczyć przedsiębiorców, jak budować te modele, na co zwracać uwagę, gdzie ta technologia może wspierać. Uruchamiamy też teraz specjalny przedmiot na e-biznes. To jest też ta metodologia, według której my staramy się wspierać partnerów. To są zupełnie nowe możliwości, jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu i my też staramy się na każdym możliwym etapie wspierać przedsiębiorców. Absolutnie, mamy też dedykowany program dla startupów. Dzisiaj ponad 700 startupów polskich korzysta już i pracuje na co dzień, korzystając z tego naszego zarówno bagażu doświadczeń, jak i wiedzy technologicznej, biznesowej. Także kończąc tą naszą prezentację, myślę, że jesteśmy otwarci na kontakt i zachęcamy do współpracy tak naprawdę. Absolutnie tak. Jeżeli mieliby państwo jakiekolwiek pytania, jeżeli chcieliby państwo się z nami spotkać, porozmawiać, jesteśmy do dyspozycji, jesteśmy gotowi, żeby wspólnie z państwem budować biznes, nie tylko, który osiągnie sukces nie tylko na rynku polskim, ale sukces międzynarodowy, klasy światowej. Wspólnie chcemy jak gdyby to później dostarczyć do użytkowników na całym świecie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Moje nazwisko Jarosław Sokolnicki. Przemek Szuder. Dziękujemy bardzo. Ja dziękuję naszym ekspertom, dziękuję państwu, że byliście z nami przez te półtorej godziny. To nie koniec, to tak naprawdę początek programu Biznes Trendy, programu, który będzie trwał przez cały rok. Przez cały rok chcemy się z państwem spotykać też w regionach, nie tylko w świecie wirtualnym, ale również z państwem w państwa miastach. Zaczynamy niedługo Akademię Biznes Trendy i już 19 czerwca jesteśmy w Gdyni, a 30 czerwca w Rzeszowie. Informacje o tych spotkaniach dostępne są na platformie biznestrendy.eu, na którą państwa też zapraszamy. Można się zarejestrować i bezpłatnie uczestniczyć w całym programie, który ma pomóc właśnie małym i średnim firmom w tym, żeby wykorzystując technologię, wykorzystując dostępne środki unijne, podnosić swoją konkurencyjność, żeby pozwolić tym firmom konkurować nie tylko na rynku krajowym, ale również na rynku globalnym, bo mamy ku temu potencjał. Jesteśmy bardzo innowacyjni, a są narzędzia, technologie, które w tym pomagają. Zatem przez cały rok będziemy z partnerami, czyli z firmą Soneta, producentem Enova 365, z Microsoftem, z Intelem i z naszymi ekspertami Akademii będziemy do państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktów i na platformę biznestrendy.eu. Ja życzę państwu miłego dnia i do zobaczenia.